Dzień dobry, witamy Państwa. Rozpoczynamy audycję Prezydencki Kwadrans. Ze mną prezydent miasta Anna Mieczkowska. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. I Kamila Paramirzyńska. Drodzy Państwo, jak zapewne pamiętacie, od ubiegłego tygodnia tak naprawdę nasza audycja polega teraz na tym, że Pani Prezydent odpowiada na pytania, które zadają mieszkańcy. Te pytania można zadawać w poniedziałek przez cały dzień pod zapowiedzią audycji na stronie informacje.kolobrzeg.pl. Zachęcamy Państwa do tego. W przyszłym tygodniu będzie sytuacja dokładnie taka sama. Pani Prezydent i pytania mieszkańcy w tym tygodniu także zadali. Ja te pytania Pani teraz, przynajmniej część, bo zapewne nie wszystkie zdążymy, ale część postaram się zadać. Różne są to pytania, ja nie będę ich cenzurować, więc zapytam tak, jak zostały napisane. Pierwsze pytanie. Pani Prezydent, czy podpisuje się Pani pod tym, co wyprawia obecnie lewactwo, chcące ugrać jak najwięcej na słusznym strajku kobiet? Pani redaktor, szanowni państwo, ja od samego początku wyrażałam swoją opinię na temat strajku kobiet i na temat tego, czego domagają się kobiety, właściwie nie tylko kobiety, bo to są całe rodziny, które wyszły na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko ograniczaniu praw. I nie wyobrażam sobie, żeby w demokratycznym państwie ktoś mówił inaczej. Ja uważam, że podstawowe prawa człowieka, prawo wyboru powinny być po prostu zachowane. Natomiast nie wiem, co miał na myśli autor i co autor rozumie pod pojęciem lewactwo. Bo ja uważam osobiście, że termin lewactwo jest teraz, szczególnie w środowiskach prawicowych, bardzo mocno używany w takim pejoratywnym zabarwieniu i obraźliwym zabarwieniu. Natomiast ja uważam, że w debacie publicznej nie powinno to mieć miejsca. Możemy różnić się poglądami, możemy dyskutować, ale nie powinniśmy obrażać drugiej osoby za to, jakie prezentuje poglądy. To jest moim zdaniem niedopuszczalne i zupełnie niezgodne z tym, co ja osobiście uważam, z moją ideą tolerancji, którą ja popieram i którą uważam, że powinniśmy w naszych, szczególnie w naszych małych społecznościach lokalnych popierać i nie powinniśmy dopuszczać do takich właśnie sytuacji, kiedy obrażani są mieszkańcy, obrażani są mieszkańcy Kołobrzegu, obrażane są osoby, które mają odwagę głośno zamanifestować swoje poglądy, zaprezentować swoje poglądy, bo w debacie publicznej powinniśmy być powściągliwi w wydawaniu swoich opinii. Pani Prezydent, jak mieszkańcy mają być powściągliwi, skoro ten termin lewactwo jest używany tak naprawdę wszemi wobec, tak naprawdę wobec, także przez rządzących na przykład, tak? Przez różnych przedstawicieli władz politycznych z różnych ugrupowań, tak? Właśnie to chciałam powiedzieć, że to jest nadużywane i przykład idzie niestety z góry, wdziera się tak naprawdę z góry, bo jesteśmy świadkami w każdym tygodniu niemalże, kiedy Sejm obraduje, jesteśmy świadkami skandalicznych wypowiedzi przedstawicieli partii rządzących i to jest później gdzieś w tych naszych małych społecznościach lokalnych również wykorzystywane. Ja się temu sprzeciwiam, od samego początku się sprzeciwiałam i mówię stanowcze nie. I wyraźnie raz jeszcze powtarzam, popieram i będę popierała każdą inicjatywę mieszkańców, która niesie z sobą konieczność obrony naszych praw. Pani Prezydent, ale za to też Pani, ale za to, że Pani popiera strajkujące kobiety, za to, że Pani sama uczestniczyła w kilku marszach, to za to Pani też obrywa, powiem tak, bo różne komentarze się pojawiają i zarzuty wręcz do Pani, że Pani nie powinna tego robić, nie powinna Pani uczestniczyć w takim proteście, nie powinna Pani pozwalać na wywieszanie tych słynnych już błyskawic w oknach urzędu. Uczestniczyłam i będę uczestniczyła wtedy, kiedy uznam, że moja osoba może to wesprzeć. Nie będę kryła swoich poglądów, absolutnie nie ma to najmniejszego wpływu na pracę, którą codziennie wykonuję ja i urzędnicy. Będę stawała w obronie urzędników pracujących w Urzędzie Miasta. Raz jeszcze przypomnę, wykonują oni swoje zadania zgodnie z kodeksem etycznym, nie dyskryminują osób, które nie popierają tego strajku kobiet. Ja również nie dyskryminuję.
Zresztą nie ujawniły się takie osoby w Urzędzie Miasta i tu daleka też jestem od tego, aby takie opinie upowszechniać. I nie rozumiem również, że takie opinie są gdzieś upowszechniane, bo wystarczy po prostu zapytać. Ja już raz udzieliłam takiej odpowiedzi. Była to inicjatywa urzędników, po której ja nie negowałam i urzędnicy sami zdecydowali, żeby w ten sposób zamanifestować swój pogląd, a później zadecydowali, żeby zdjąć to, co zawieszono uprzednio w oknach. Nie widzę w tym nic dziwnego, nie widzę w tym żadnej sprzeczności ani z przepisami prawa, ani z kodeksem etycznym, który naprawdę kładę głowę za to, że urzędnicy stosują w swojej codziennej pracy. Pani Prezydent, teraz zmienimy temat i chciałam kolejne pytanie zadać, a ono już dotyczy zupełnie innej sprawy. Czy podjęła Pani decyzję w sprawie miejskiego Sylwestra po ostatniej konferencji prasowej Pana Premiera? Chyba nie mamy co marzyć o zabawie przy plaży. No chyba nie mamy, chociaż Pan Premier zwykł najpierw mówić, a później dopiero ukazują się stosowne rozporządzenia. Więc jeszcze póki co nie mamy rozporządzenia, które by bardzo jasno precyzowało, jak będzie ten czas wyglądał. Natomiast zapowiedzi pana premiera wygląda, że do 27 w ogóle musimy ograniczyć swoje aktywności. No i również pan premier nadmienił, że no, sprawa związana z zabawami tymi właściwie sylwestrowymi w tym roku jest niemożliwa. Dlatego też ja nie podejmuję takiej decyzji. Ja uprzedzałam mieszkańców, że będziemy podejmowali je na początku grudnia. Jak życie pokazuje, proszę Państwa, w tym chaosie informacyjnym są decyzje czasami sprzeczne z sobą i są zaskakujące nas decyzje, bo w sobotę pan premier powiedział o odwołanych feriach, o zamkniętych ośrodkach narciarskich, o zamkniętych stokach, a już w poniedziałek pan Gowin dał nadzieję, czyli wystarczyły niecałe 2 doby do tego, aby się skomunikować, porozmawiać z branżą narciarską i bardzo dobrze, bo uważam, że akurat na stoku bardzo trudno jest się zarazić koronawirusem i można zachować odpowiednie procedury i można korzystać z ruchu na świeżym powietrzu, bo to samo zdrowie, to samo mogę powiedzieć o tym, co dzieje się w Kołobrzegu, że ja uważam, że jednak pokazaliśmy jako miasto, jako największe uzdrowisko w Polsce, że u nas nie dochodziło do dużych zakażeń w ośrodkach sanatoryjnych, a mimo wszystko one stoją puste. Ale to jak gdyby jest sprawa, z którą my się zmagamy od kilku miesięcy i już też przyzwyczailiśmy się do tego, że te decyzje są podejmowane, myślę, że tak nie do końca w oparciu o fakty i o argumenty merytoryczne. Natomiast póki co dzisiaj niestety, no nie jest to dobra wiadomość, bo ja nie podejmę się zorganizowania Sylwestra, bo pewnie i mieszkańcy chętnie przyszliby, ja sama chętnie uczestniczyłabym w takim wydarzeniu. Na dzień dzisiejszy mamy jeszcze do Sylwestra trochę czasu, zobaczymy jak ta sytuacja będzie się zmieniała. Być może jak ta sytuacja epidemiologiczna zostanie opanowana w większym stopniu, może kiedy ta krzywa zachorowań będzie się zmniejszała, to być może i inne decyzje będą podejmowane i być może obejmą one Sylwestra, ale nadzieja na to, aby był taki Sylwester z prawdziwego zdarzenia, jakiego byliśmy świadkami w ubiegłym roku, są w tym momencie nie do zrealizowania. Więc odpowiadam Państwu ze smutkiem, że w tym roku ten Sylwester, jak wiele innych wydarzeń, nie będzie mógł być zrealizowany. Czekamy, co będzie z feriami zimowymi, bo tu również toczy się ostra dyskusja. Ja również podejmuję działania, podjęłam już działania, współpracuję bardzo mocno z naszą organizacją RSTU. Mamy pomysły, które ja przekazuję i do pana premiera, i do pana wojewody, i do Narodowego Funduszu Zdrowia. Mam tu konkretnie na myśli propozycję RSTU, jaką skierowała na moje ręce. Uważam, że bardzo dobra, aby zastąpić działalność tą sanatoryjną, działalnością leczniczą skierowaną do osób, które są po COVID-zie, czyli tą taką rehabilitację leczniczą skierowaną do tych wszystkich osób, które są po COVID-zie i wymagają dalszej rehabilitacji. Ośrodki stoją puste, kadra czeka na to, żeby mogła realizować takie zadania i 13 ośrodków sanatoryjno-leczniczych w Kołobrzegu stoi otworem i czeka na decyzję. Zobaczymy, jaki będzie dalszy rozwój wypadków. Pani Prezydent, już Pani wspomniała o konferencji Pana Premiera, już Pani częściowo też odpowiedziała na to pytanie, które także zadał internauta. Jak Pani skomentuje tę ostatnią konferencję? Pół miasta stoi puste, nie wiadomo kiedy otworzą hotele i żeby kawę normalnie wypić, a nie w jakimś plastiku. To tak jeszcze kończąc jakby temat tej konferencji Pana Premiera.
No tak, no ponad 19 tysięcy miejsc noclegowych świeci pustkami, więc nie ma co tu ukrywać, że nastroje nasze nie są dobre. Wręcz mogłabym powiedzieć, że są to minorowe nastroje, bo nie ma tego światełka w tunelu. Nie mamy żadnych takich no, pozytywnych informacji, które by pan premier nam przekazał. Do końca roku zamknięte są hotele, zamknięte są cała branża hotelarska, cała branża gastronomiczna już od dłuższego czasu. Liczą straty i tak naprawdę dramatycznie wołają o pomoc, o wsparcie, o kolejną tarczę, o kolejne wsparcie, które pozwoliłoby im przetrwać. My już znowu obserwujemy, że no nie wszyscy przedsiębiorcy są w stanie przetrwać ten trudny czas, więc znowu dochodzi do zwolnień pracowników. No niestety święta za pasem, więc nie będą to pewnie optymistyczne święta. Myślę, że dobrze byłoby, gdyby pan premier nakreślił plan na 100 dni, ale ten plan na 100 dni tak naprawdę nie daje nam w tej końcowej fazie propozycji, które moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że dobrze, przez te półtora miesiąca będziemy pracowali no, w innym, że tak powiem, na innych obrotach, będą zamknięte hotele, restauracje i tak dalej, ale później no, jest jakaś propozycja, która będzie propozycją możliwą do wdrożenia i która będzie propozycją dającą nadzieję na przetrwanie tych trudnych dni. Ja myślę o tu i teraz, nie tylko o tym, że mówimy, że będą zamknięte te wszystkie przeze mnie wymienione branże i nie będą mogły pracować, tylko no, w międzyczasie no, powinna iść w ślad za tym, powinna iść pomoc, a może raczej równocześnie z komunikatem, że zamykamy, powinien być komunikat, ale pomagamy, ale możecie na nas liczyć, bo sam samorząd dzisiaj to ma niewiele instrumentów do tego, żeby pomóc. To jest tak naprawdę indywidualna pomoc, którą kierujemy do tych, którzy się do nas zwracają i to jest naprawdę w niewielkim stopniu wsparcie dla tych problemów, z którymi zmagają się przedsiębiorcy, więc poszukują innych rozwiązań, między innymi to, o którym Państwu powiedziałam. Uważam to za znakomity pomysł, bo w zasadzie ta cała działalność sanatoryjna, ona jest kompletnie pozbawiona możliwości realizowania swoich zadań. 1500 pracowników po prostu dzisiaj nie wykonuje swoich zadań, a bardzo chce świadczą gotowość do pracy, są przygotowani, jest baza, są ludzie, jest miejsce, a nie ma pomysłu na to, jak to wykorzystać, więc sama branża się zorganizowała i po prostu ja z takim apelem zwróciłam się właśnie do tych osób, które podejmują takie decyzje. No czekamy, ja czekam też na to rozporządzenie. No nie wiemy wciąż, jak będzie wyglądała sytuacja ze wszystkimi no, tymi działalnościami, które są naszymi podstawowymi w mieście. No to my tu nie mówimy tylko o hotelach, o sanatoriach, ale również o całym sektorze usług, bo to są przecież też i piekarze, cukiernicy, to są właściciele hurtowni. Oni wszyscy dzisiaj nie mogą wykonywać swoich zadań, nie mogą realizować swojego planu, a okres świąteczny przecież to był okres bardzo sprzyjający działalności. Przyjeżdżało do nas mnóstwo turystów. Dziś już wiemy, że po prostu turyści nie przyjadą, bo nie mogą, bo jest zakaz, bo może być to związane z innymi konsekwencjami, więc no, no ciężki czas przed nami i tak jak mówię, no brakuje dla mnie w tym wystąpieniu, brakuje ewidentnie pokazania, na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy i ewidentnie zabrakło również no tej drogi, wskazania drogi, jaką pójdziemy, kiedy minie te 100 dni. No na razie wiemy tylko, że wszystko jest pozamykane i to wszystko. Panie Prezydent, kolejne pytanie. Starosta coraz bardziej zdecydowanie zapowiada, że wystartuje w następnych wyborach na prezydenta Kołobrzegu. Czy pani też zamierza startować? Czy to możliwe, żeby jedno ugrupowanie miało dwóch kandydatów? Tych pytań dotyczących słów pana starosty, które podawaliśmy na naszej antenie, już jest jeszcze kilka pod zapowiedzią, no ale to jest takie pierwsze, dlatego też to pierwsze zadaję. Tak, szanowni państwo, drogie kołobrzeżanki, drodzy kołobrzeżanie, kiedy kandydowałam, ubiegałam się o zaszczytny urząd prezydenta miasta, to wówczas deklarowałam, że chciałabym pracować na rzecz mieszkańców dwie kadencje. I ja zdania nie zmieniłam, natomiast w chwili obecnej, proszę państwa, ja podtrzymuję to stanowisko, natomiast w chwili obecnej, proszę państwa, ja zajmuję się zupełnie innymi rzeczami. Ja dzisiaj pracuję na rzecz mieszkańców, jest
Dramatyczna sytuacja jest pandemia, z którą nigdy jeszcze cały świat nie miał do czynienia, kiedy musimy po prostu pracować na rzecz mieszkańców, a ja konkretnie na rzecz Kołobrzeżanek i Kołobrzeżan, i staram się każdego dnia myśleć tylko i wyłącznie o tym, aby jak najmniej mieszkańców zachorowało, aby mieszkańcy nie tracili pracy, jak pomóc przedsiębiorcom, jak pomóc mieszkańcom, którzy tracą pracę, jak wesprzeć nasze jednostki, które realizują zadania, bo muszą, mam tu na myśli spółki miejskie, jednostki oświaty, więc koncentruję się dzisiaj tylko i wyłącznie na pracy na rzecz mieszkańców. Ale na pewno słyszała Pani słowo Pana, albo czytała Pani słowo Pana starosty, który mówi, że bardzo dużo osób namawia mnie do tego, a ja coraz bardziej wsłuchuję się w te głosy. Tak, ale ja może dodam, że ta sytuacja, stan epidemii, to tak naprawdę dla każdego samorządowca ogrom pracy i mnóstwo zmartwień. I jeżeli w tym trudnym czasie ktoś nie koncentruje się na pracy, na rzecz mieszkańców, a myśli o wyborach, które są dopiero za 3 lata, no to powinien się naprawdę dobrze zastanowić nad tym, czy jaką rolę pełni w samorządzie, a nie daj Boże, jeżeli już dzisiaj planuję swoją kampanię wyborczą. Ja, proszę Państwa, pracuję, nie zmieniłam swojego zdania, chcę pracować. Niestety stan pandemii spowodował, że nie wszystkie zadania, które mam zapisane w programie, a większość z nich udało nam się już zrealizować, mogę realizować w tej chwili, bo teraz pracuję tylko i wyłącznie, to jest zarządzanie kryzysem, to jest podejmowanie decyzji, które są decyzjami ratującymi zdrowie, ratującymi życie, ratującymi gospodarkę. Na tym się koncentrujemy bardzo mocno. Ja i zdecydowana większość samorządowców, i naprawdę nie słyszałam, żeby któryś z moich koleżanek, któraś z moich koleżanek czy kolegów samorządowców dzisiaj już mówiła, czy też zastanawiała się za 3 lata, czy będzie kandydowała. Umówiłam się na 2 kadencje, podtrzymuję swoje stanowisko, a dzisiaj z wielką troską spoglądam na to, co dzieje się w mieście. No to kolejne pytanie, Pani Prezydent, stawiane przez internautów. Czy może Pani powiedzieć, o ile kwotowo lub procentowo będą mniejsze dotacje na kluby sportowe, szczególnie dla tych, które mają najwyższe dotacje, czyli piłkarskie i koszykówka? Pewnie takie cięcia będą ze względu na trudny budżet przyszłego roku. Tak, no to już nie jest tajemnicą, bo myśmy już ten projekt budżetu dyskutowali na komisjach, radni się już zapoznali. Przed nami ostatnia już komisja budżetowa i 2 grudnia zgodnie z planem odbędzie się sesja budżetowa i będziemy prowadzili dyskusję i myślę, że będzie szczęśliwy finał i ten budżet zostanie przyjęty do realizacji. I tam widać już, że w stosunku do ubiegłego roku, w którym to w 2020 roku o 300 tysięcy myśmy zwiększyli środki na dotacje na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w naszym mieście, że rok do roku, rok 2020 z kwotą 3 400 tysięcy, w 2021 roku jest to już kwota 3 200 tysięcy, czyli o 200 tysięcy niestety musieliśmy zdjąć, ale te cięcia budżetowe dotyczą wszystkich obszarów, więc nie tylko obszaru sportu, więc no jest rzeczywiście taka sytuacja. Natomiast ja też przypomnę Państwu, że w ubiegłym roku podczas debaty tej budżetowej, podczas prac komisji, Komisja Sportu podjęła taki wniosek o procentowym podziale środków na kulturę fizyczną i sport. No i ten procentowy podział, mniej więcej Państwu przypomnę, wygląda tak: 55% na sport profesjonalny, 42% na sport młodzieżowy i pozostałe stowarzyszenia i 3% na sporty wodne. I według takiego algorytmu tę kwotę 3 200 000 będziemy starali się podzielić. Natomiast wszystko jeszcze jest przed nami, bo trwają prace nad przygotowaniem już do konkursu, więc wkrótce ukaże się ogłoszenie o konkursie. Organizacje pozarządowe będą mogły składać swoje wnioski. Komisja konkursowa pochyli się nad tymi wnioskami. Ostateczna decyzja należy oczywiście do mnie, więc będę się mocno przyglądała tym propozycjom, które są propozycjami komisji. No i okaże się, dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć Państwu na takie pytanie już konkretnie na liczbach, ale wyjaśniłam, myślę, samą metodologię postępowania. Myślę, że według takiego algorytmu, który zaproponowała ta Komisja Sportu, a taki był już procedowany w ubiegłym roku, będziemy również pracowali w tym roku.
Niestety musimy przyzwyczaić się do tego, że ta sytuacja budżetowa jest niezbyt dobra i wszystkie obszary funkcjonowania naszego miasta odczuwają poważne ubytki i również nie ominęło to sportu. Pani Prezydent, i tak szybciutko, bo kończy nam się czas, czy będzie w tym roku otwarte lodowisko? Sprawa lodowiska to właśnie jest znowu ta sprawa, która nie jest do końca rozstrzygnięta, bo otóż okazało się, że w rozporządzeniu ministra zdrowia zapomniano o tym, że są lodowiska miejskie. W ogóle nie uwzględniono tych lodowisk. No i po ukazaniu się tego rozporządzenia pan dyrektor nie czekał, oczywiście dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wystosowaliśmy takie pismo razem z innymi podmiotami, które prowadzą lodowiska miejskie do ministra zdrowia, aby minister zdrowia no może nam dookreślił i co z tymi lodowiskami. No pan minister zdrowia odesłał do rozporządzenia, do wytycznych głównego inspektora sanitarnego, my się już do tego przyzwyczailiśmy, które tak naprawdę niewiele wnoszą i nie ma tu jak gdyby jednoznacznej odpowiedzi. Pan dyrektor wobec tego takie pismo skierował do naszego tu powiatowego sanepidu, bo zwykliśmy tak właśnie działać, że współpracujemy, ta współpraca jest naprawdę dobra i sanepid no, stara się pomagać nam i wspierać. No, ja rozumiem, że w tej chwili, tej trudnej sytuacji nie jest to możliwe w trybie takim natychmiastowym, ale czekamy na odpowiedź sanepidu, natomiast wstępnie planujemy to lodowisko otworzyć, uruchomić 15 grudnia i ono byłoby czynne do 15 lutego. Ale jeszcze, tak jak powiedziałam, no, Państwo jesteście również świadkami tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej, jak szybko rząd podejmuje decyzje, jak szybko później je zmienia. Więc na dzień dzisiejszy, dzisiaj jest dzień 24 listopada, planujemy otworzyć lodowisko 15 grudnia do 15 lutego. Czekamy, jak do tego naszej propozycji ustosunkuje się sanepid, bo nie ukrywajmy się, będzie to jedno z niewielu miejsc w Kołobrzegu, gdzie będzie można aktywnie spędzać wolny czas, więc obawiam się, że będzie ono dość mocno oblegane przez nie tylko Kołobrzeżan, bo jak dowiedzą się również mieszkańcy okolicznych miejscowości, to pewnie też chętnie będą chcieli skorzystać z tej możliwości, zwłaszcza, że z tego co mamy informacje, Białogard nie uruchamia lodowiska, wiele innych gmin i miast też odchodzi od tej tradycji, że zimą lodowiska były rozstawiane i dawało to możliwość mieszkańcom. My jednak bardzo chcielibyśmy, bo jednak co by nie mówić, no ono cieszyło się dużą popularnością i też mieszkańcy mnie dopytują, więc taka jest na chwilę obecną decyzja. Poczekamy, jakie wieści przyniesie nowe rozporządzenie i jakie to sytuacje jeszcze będziemy musieli uwzględnić, przygotowując regulamin otwarcia tego lodowiska. Czyli jest deklaracja, ale czy to rzeczywiście się spełni, no to jeszcze poczekamy, zobaczymy, bo to trochę nie to zależy od samorządowców, od pana dyrektora Mosiru. Pani prezydent, dziękuję bardzo za dzisiaj. Nie wszystkie pytania zostały zadane, ale dzisiaj było ich sporo. Myślę, że będziemy tak to próbować robić, aby z każdym programem tych pytań od internautów coraz więcej padało w tym programie, tak żeby też internauci czuli się usatysfakcjonowani tym, że pani zdążyła odpowiedzieć na większość pytań. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dziękuję również Państwu za uwagę. Prezydent Anna Mieczkowska była moim Państwa gościem. Dziękujemy, do zobaczenia i do usłyszenia.